Cześć, z tej strony Isalenda. To jest przedstawienie tak jakby Battlefield Hardline, ponieważ ta gra jest w becie, więc sobie przetestujemy najnowszy tryb. Więc zacznijmy sobie od gry online, szybka gra. I jak widzimy, mamy tutaj trzy jakby tryby gry. Pierwszym to jest raczej napad, w którym się skupiamy na wynoszeniu torb z pieniędzy z banku bodajże, z tego co się orientuję, bo tylko raz na to grałem. Do przeniesienia w bezpieczne miejsce, aby obrabować. Fucha się skupia na przechwyceniu ruchomych celów, typu jak się jeździ autem, to jest tak jakby w podboju, tylko tyle, że auto musi utrzymać na wysokiej prędkości i wtedy przyjmujemy cel, a podbój to jest tradycyjny klasyk z poprzedniej części Battlefielda. Więc my sobie przetestujemy tryb fuchy. Matchmaking, dołączanie do serwera, więc ja tutaj tylko grałem okazyjnie przez chwilę, żeby się skupić na czym to polega. Oczywiście gra się dużo różni od poprzedników Battlefielda, ponieważ tutaj już jest jakby wcielone tak krzyżówka trzech gier, a mianowicie Battlefielda tradycyjnego z Need for Speedem i Paydayem, tak mi się zdaje, po moich doświadczeniach. Jak widzicie, jest zmiana mapy na Śródmieście, normalny. Zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda w praniu. Tak, wchodzimy do gry. Oczywiście mamy tutaj cztery klasy tradycyjnie, jak to w BF-ie bywa. Pierwszą to jest specjalista, czyli taki jakby snajper, szturmowiec. Tutaj jest taki bardziej jakby za amunicją schodzi, czyli dobrze znane z Battlefielda 4, 3 wsparcie. Mechanik, czyli tak jakby technik. I operator tradycyjnie medic. Więc my sobie zagramy może operatorem. Tutaj mamy gotowość, wchodzimy do akcji. To ja sobie zacznę w tym aucie. Jak widzimy, tutaj już jest całkiem inaczej. Inny klimat nas wita. Jak widzimy, jest już mega. Oczywiście kole. O kurwa, trochę mnie tutaj zniosło. Ale jak widzimy, to jest dużo inaczej. Oczywiście można się wychylać z okna. Jak tutaj widzicie, jak to robi kumpel z teamu. Liczniki się ruszają. Bardzo fajnie zrobione. Pioseneczkę sobie można puścić oczywiście. Jest bardzo pięknie. Ktoś już we mnie namierza. Teraz sobie tu zdriftuję. Ha, nie trafił cwel. Jedź, liść, że paździesz. Jak widzimy, mamy tutaj dwóch tych. Ja sobie może... Ale jestem ślepy. Dobra, jadę na cel. Przejmujemy sobie. Mniej więcej widzicie, jak to się prezentuje. Tak bardziej w praniu. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja tu gdzieś się tutaj bujnę, że tak powiem. Nie mogę się zorientować, gdzie tu są cele. Mniej więcej. Dosyć mało na tej mapie grałem. Bardziej pustynię ogarniam. Więc wybaczcie, może takie przedłużanie. Może ja się przeniosę na piechotę. Jak widzimy, dostajemy tradycyjnie broń, dokładnie nie znam tego modelu, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale tu jest dużo inna już fizyka, strzelanie już nie to, co w tradycyjnych Battlefieldach z czwórki. W ogóle tu już bardziej dopracowane są bronie, w ogóle bardziej precyzyjnie trzeba się starać, trzeba być bardziej większym profesjonalistą, o tak to ujmę, ponieważ tu już nawet może trochę dawać, tu już jest odczuwalny jakby tak rozrzut, tak powiem, w broni. Może mi się uda to pokazać. Więc oznaczam tu. Jest typ, jak widać, o, strasznie podnosi się celownik. Niesamowicie trudno jest akurat nim trafić, jak widzimy. Zabity. To jest Gites. Ja aktualnie gram na PlayStation 3, jakby ktoś był ciekawy. Tutaj widzimy, jedzie już jedna ekipa, oznaczy ich. Dobra. Lecimy dalej, może coś tam. Co my tu mamy? Czyżby to było to, co ja myślę? RPG też się przyda. Mini pistolecik zawsze jest git, no nie? No, więc tak to mniej więcej się prezentuje. Jak może mi się uda zrespić na kimś, to pokażę, wygląda jak strzelanie z auta. Bardzo epicko, to jest po prostu zajefajne. Tego się nie da nawet opisać, bo to jest naprawdę mega. A nie, to nasz chyba. Nie wiem. Trochę małe okienko sobie dałem akurat przy nagrywaniu, więc trochę ciężej będzie mi tu troszkę coś ugrać. Ale mniejsza o to, raczej nie powinno być aż takiego większego problemu, więc raczej się tu skupimy na totalnym gameplayu. Więc tak to się na razie prezentuje. Jest bardzo
Bardzo miła dla oka grafika, widać, że trochę poprawiona. Ja biegnę po cel C aktualnie. Ziomuś, czekaj, czekaj, czekaj. O, jest, jest, dobra, proszę bardzo. Tak tu wygląda, wychylamy się z okna oczywiście, przejmujemy cel. Oczywiście nie wiem, co on odpieprza, ale czweniu, zawróć. Chyba zginie. A, nie. Dobra, zwracam honor, szacun. Dobra, schowam się może do okna, będzie bezpiecznie, jak widzimy. Tutaj nieraz muzyczki są naprawdę na wysokim poziomie, bo bardzo fajnie tutaj to wszystko się komponuje. Soundtracki, wszystko, bardzo mi się ten Battlefield podoba osobiście, więc polecam do zagrania bety. Jeszcze dziś mamy 7, więc jeszcze tylko do 9 jest dostępna beta. Więc śpieszcie się póki możecie, bo gra jest naprawdę warta zagrania. Jak widzimy, tutaj jedzie gościu z celem B. Jak widzimy, już jest dużo inny znak trafień, bo już nie jest taki tradycyjny, tradycyjne takie rozgwieżdżenie, tylko już takie coś bardziej, że robi nam celownik pogrubiony, coś w takim mniej więcej deseń. Więc ja tu się zrespię, tutaj sobie jadą pięknie autkami. Więc tutaj wejdę sobie do akcji. O, proszę. Tutaj widzimy wszyscy, to po prostu jest genialne to wychylanie z okna, bo to niesamowicie wygląda, jak się gra ponad akurat w moim przypadku mam ponad 5000 godzin przegranych w starsze wersje Battlefielda typu 3, 4, jeszcze Bad Company, i jak takie coś jest dodane, to naprawdę jest to warte uwagi. Jest to niesamowity wygląd, niesamowicie to wygląda, po prostu tego się nie da opisać. Jaka to jest rarytas dla kogoś, kto dość dużo ma przegrane w Battlefieldzie i no po prostu sami to widzicie. Ktoś jest doświadczonym graczem w BF-a, to wie, co mam na myśli. No więc tak ta gra pięknie się nam prezentuje, tylko tu, o proszę bardzo, jak siadło. Co za flecik. Dobra. Bierzemy C, czekaj, czekaj, czweniu. Dobra, siadam z tobą. Mamy C przejęte. No ale czweniu, naucz się jeździć. Dobra, jest git, można przyjmować. Po prostu mi się strasznie podoba ten BFH. Prawdopodobnie w dniu premiery jeszcze go postaram się kupić mniej więcej, tylko teraz robię właśnie aż takie małe info, anotacje do kanału, że jeszcze będę teraz robił komputer, więc w przyszłości jeszcze może kupię tego BF-a na kompa, więc tam już będziecie mieli Full HD, w ogóle w Full HD całą tą oprawę graficzną, ponieważ tutaj niestety przez grabera nagrywam, takiego nie starszego typu, więc jakoś nie podlega jakiejś tam typu odpadnięciu kopary, wiecie, o co mi chodzi, ale ogólnie jest na razie git, mi się zdaje, da się oglądać w miarę, więc jest pięknie. A aktualnie mnie rozdymali, więc tak to wygląda. Bardzo ładnie mi się ta gra podoba. Zagramy sobie może jakąś inną. O, jeszcze pokażę, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest tutaj to, że broni możemy sobie kupować za pieniądze z gry, które mamy z jakichś napadów, z rabunków, czy po prostu z gry. Sami cośmy zarobili, no nie? Tutaj mamy celowniki, się można tutaj w becie jeszcze, z tego co wiem, to chyba tylko w becie na razie nie można ich dostosować. A może nie mamy ich odblokowanych. W każdym bądź razie widzicie, tak to wygląda. Ja się zrespię tutaj na jakimś graczu random. Widzimy, mamy tradycyjny kolimator, którym jestem jego fanem, bo to najlepiej, to jest chyba lepsze niż nawet holograficznego. Więc jak widzimy, jest mega na razie. Kupiłem sobie nową broń, więc raczej powinno się trochę lepiej z niej strzelać niż z tego tradycyjnego karabinu. Więc tak jak tu widzimy, tymczasem spróbuję coś zdziałać, aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda. O kurwa, rozjechał mnie tak troszkę, ale gościu zrobił na minie nice fragę. Dobra, może ktoś tu teraz będzie jechał jakimś, o jedziemy na celu już, tylko niech mi się zrespi. Wkurzające tylko to, że po prostu trzeba dłużej czekać na zrespienie się niż to bywało w Battlefieldzie 3 czy 4, ponieważ tutaj nawet można czekać do 15 sekund, co jest troszeczkę wkurzające, ale
Jednak grywalność po prostu tego BF-a naprawdę się to wszystko maskuje. Tego aż tak nie odczuwamy, bo no po prostu tej gry się na razie słowami nie potrafię opisać, bo naprawdę mega się mi w nią gra podczas beta testów. Liczę, że będzie jeszcze lepsza, gdy wyjdzie pełna wersja, więc jak to aktualnie widzimy, jest po prostu pięknie. Aktualnie może nasz pojedzie na A. Chyba spadł. Gwiazdka za służbę w sedanie. Nice. Jak widzimy, też są tutaj takie mega modele, gdzie widać, jak się coś wali czy coś. Typu żurawie, bo ten żurow mega jest po prostu. Tam typu jest, ale nikt go oczywiście nie zdejmie. Z granatnika, czy co to było? Wyrzutnia jakaś rakiet. No więc tak to się nam prezentuje. Mechanik, kogo by tu wybrać? Jeszcze pokażę specjalista, bo to naprawdę ja jestem weteranem snajperki, aczkolwiek nie wiem, czy w BFH tak potrafię snajpić jak w czwórce, ale mam nadzieję, że coś tu pokażę mniej więcej. Bo na razie tu nic nie widzę. O, czołgać można. Szybkość. Więc na razie tak to się prezentuje. Bardzo mi się podoba to wszystko. Po prostu DC odwaliło kupę świetnej roboty przy tym całym Battlefieldzie. Więc jest na co popatrzeć. Ciul, nie pogram tym, bo nie mogę ogarnąć. Mamy może jakiś cel, jakiś sedan, coś gdzieś. Mechanika ogarnę. O, mają cel. Okej, nice. I to jest ten super epicki granatnik. Już fajny jest w ogóle celownik w tym granatniku. Jak ktoś grał w czwórkę, to widział już, bo takie dziwne, to już jest taki. Więc jest sprecyzowany, gdzie to ma lecieć. Więc bardzo mi się to podoba w ogóle. Odwalony kawał świetnej roboty dla mnie. Grafika też jest dużo ładniejsza niż w czwórce. Mi się zdaje, że tu trochę bardziej poprawiona. Aczkolwiek z tego co widziałem na PS3 nie ma takiego problemu w BF-ie Hardline, że this is, ponieważ jak się wbija na serwer, to nie ma czegoś takiego, że jest zanik tekstur na 10 sekund. To jest bardzo fajną opcją, ponieważ no mam jednak satysfakcję, że cały czas mam te tekstury, że nic się nam nie rozjeżdża. Tak aktualnie wynika nam z beta testów. Ponieważ w BF4 na PS3 z tego co widziałem, to się rozjeżdżało na początku pierwsze 3 sekundy, czy tam 4 na serwerze. W moim przypadku było tak, że po prostu nie było tekstur. A tutaj jak widzimy, prosto po wbiciu mamy wszystko pięknie, ładnie wyśmigane, jest git po prostu. Więc tak to się prezentuje. Tu. Detale też są na swoim miejscu z tego co widzimy tutaj. Po prostu gra jednak może chwycić niejednego gracza za serce, więc wszystko ładnie zrobione. Ja może wysiądę. W ogóle co to mam za broń? M5K z tego co się orientuję. Co? Asysta 91, no nie no. Oluju. Dobra, z pierwszym jeden. Więc tak się prezentuje tutaj nam Battlefield Hardline. Jak widzimy, jest dla mnie na dosyć wysokim poziomie do dotychczasowych BF-ów. Dużo lepsza taka troszkę odmiana. Odskocznia, bym powiedział tak dokładniej. Odskocznia od tradycyjnego Battlefielda. Tutaj troszkę pokażę, jak wygląda jazda z kokpitu, co jest naprawdę mega. Jakąś bita zapuści się. Więc tak to wszystko prezentuje się. Podświetlone, wszystko błyszczy. Tak wygląda z trzeciej osoby jazda.
Po prostu nie mam nic do zarzucenia, bo jest naprawdę świetnie się tu. Wszystko sterowanie jest na wysokim poziomie. Troszeczkę wprawy, troszeczkę grania. Można tu naprawdę niezłe drifty nawet kręcić. Oczywiście nie zauważyłem kolejny raz tej bandy. O, jedzie nam tam. Jedziemy, ścigamy ich. Syrena się odpali. I jademy za nimi. Będę tu kurwa robił takie troszeczkę uniki. Będzie git. Jadą. Wyskakiwać. Dobra, nie zdążyłem. Ale mam asystę. No, tak to widzimy. Jeszcze pokażę tu może szturmowca. Co z shotgunem? Ja naprawdę nie lubię grać z shotgunami, więc to tylko pokażę wam. O, mniej więcej tak ten shotgun wygląda. I z tego co się orientuję, to jest dobra. Trudno. Nie pokazałem wam tego shotguna, ale ciulta. Więc dzięki mniej więcej za obejrzenie tego odcinka. Więc widzicie mniej więcej taki na pierwszy rzut oka, jak wygląda Battlefield Hardline. Co jest naprawdę fajne. Polecam, jak ktoś jeszcze zdąży sobie zagrać w betę, więc polecam. Ja tymczasem wychodzę i zabieram się za montowanie. Siemka.